Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym. Drodzy Państwo, trochę taka kuriozalna sytuacja, bo przed chwilą przyjęliśmy plan finansowy, ale a już go musimy zmieniać, natomiast możemy go zmieniać dopiero po jego przyjęciu. Taka jest procedura, dlatego też jest projekt uchwały. My tutaj zwiększamy, drodzy Państwo, środki w wysokości 300 zł na zakup usług pozostałych. To jest w pewnym sensie też to efekt tego, o czym mówiła Pani Ania, a więc tych środków mamy niewiele, natomiast wzrosły nam opłaty za czynsz w skali roku z 10 377 zł do 10 400 zł. No i także musimy w styczniu uwzględnić w naszym budżecie środki za grudniowe opłaty firmy Kinsberg za monitoring w wysokości 123 zł. I stąd też, drodzy Państwo, jest ten projekt uchwały. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Dyskusję zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę opuścić rękę. Radio. 20. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się trzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę.